Keto Wtorek, odcinek 49. Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Jesteśmy świeżo po świętach wielkanocnych i na tapetę bierzemy jajka. Czy szkodzą, czy nie, kiedy powinniśmy wyeliminować je ze swojego żywienia i czy na ketozie rzeczywiście warto jeść jajka? Odpowiedzi na te pytania w filmie. Zapraszam. O jajkach krąży sporo mitów w dietetyce. Najpierw były super ekstra, potem okazało się, że podnoszą poziom złego cholesterolu, który tak naprawdę nie jest złym cholesterolem, mam nadzieję, że to już wiecie. I powiedziano, że jajek powinniśmy jeść jak najmniej. Natomiast to nie jest prawda. Jajka nie podnoszą nam cholesterolu zazwyczaj, ponieważ w ogóle to, jaki mamy poziom naszego cholesterolu w organizmie, ma niewiele wspólnego z tym, czy spożywamy dużo jajek i czy spożywamy dużo cholesterolu spożywczego. Dlatego tutaj ta relacja pomiędzy poziomem cholesterolu a jajkami to nie jest coś, na co, czym powinniśmy się martwić. Według WHO można jeść do 10 jaj tygodniowo, natomiast moim zdaniem to też jest norma z niczego i często na keto wiele osób po prostu tych jajek je bardzo dużo, szczególnie jeżeli praktykuje tak zwane śniadanie białkowo-tłuszczowe. I moim zdaniem w większości przypadków jajka są super. Dlaczego? Przede wszystkim mają całą paletę wszystkich aminokwasów, również tych niezbędnych dla naszego organizmu, egzogennych, których sam nasz organizm nie potrafi wytworzyć. Dlatego też białko jaja kurzego jest przyjęte jako takie wzorcowe białko właśnie do oceny aminokwasów w poszczególnych produktach. Oprócz niezbędnych aminokwasów, jaja mają również witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli tak zwany ADEK, mają witaminy z grupy B. Dodatkowo są źródłem składników mineralnych, fosforu, potasu, magnezu, żelaza, sodu, miedzi, luteiny, która jest ważna m.in. dla naszych oczu. Oczywiście bardzo ważne jest, jakiej jakości mamy jaja. Najlepiej jest wybierać tak zwane zerówki albo po prostu takie wiejskie jaja, gdzie znamy pochodzenie tych jaj i wiemy, że w jaki sposób kury były karmione i przechowywane, no ponieważ oczywiście to, w jakim stanie jest kura, przekłada się bezpośrednio na to, jak wartościowe odżywczo jest dane jajko. Więc jaja są super. Natomiast nie zmienia to faktu, że czasami warto je z naszej diety usunąć, przynajmniej na jakiś czas. Jajko po mleku szacuje się, że jest drugim najczęstszym alergenem. Co to znaczy? Możemy mieć reakcję alergiczną na jaja i występuje ona dość często. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że białko jaja kurzego jest duże objętościowo i jeżeli nasz układ immunologiczny jest przeciążony, czyli jeżeli po prostu odpornościowo nie do końca dajemy radę, jeżeli mamy jakiś stan zapalny w organizmie albo jeżeli z natury, niektórzy mówią, jesteśmy po prostu alergikami, to jest duże prawdopodobieństwo, że nie do końca dobrze będziemy sobie radzić z trawieniem jaj i po prostu w odpowiedzi na jajka nasz organizm będzie wytwarzał przeciwciała, co będzie prowadziło do stanu zapalnego. Jakie mogą być tego oznaki? Przede wszystkim możemy mieć rzeczy związane z naszą skórą, czyli po zjedzeniu jaj może się pojawić wysypka, może nas swędzić skóra. Mogą to być objawy ze strony układu oddechowego, wręcz takie astmatyczne, na przykład szybszy oddech, czy właśnie jakieś problemy z oddychaniem, duszności. Może to być katar, mogą to być swędzące oczy albo nawet zapalenie spojówek, czy po prostu zaczerwienione oczy. I mogą to być też dolegliwości ze strony układu pokarmowego, czyli ból brzucha, biegunka, zaparcia, wzdęty brzuch. U niektórych osób mogą nawet pojawić się mdłości czy wymioty, więc tych objawów, jak widzicie, jest bardzo dużo. One mogą się pojawić od razu po zjedzeniu jajka, ale mogą się też pojawić po jakimś czasie. Mamy różne rodzaje alergii i te dwie główne, o których Wam powiem, to IgE
i IgG. Alergie w klasie IgE są to alergie natychmiastowe, czyli jeżeli mamy alergię na jajo w tej klasie, to praktycznie zawsze wiemy, że to jest jajo, ponieważ od razu nasz układ, nasz organizm daje nam znać, że sobie z tym jajkiem nie radzi. Natomiast jest również alergia IgG zależna, tak zwana opóźniona, gdzie nawet do 72 godzin jest ten czas reakcji. Dlatego też te wszystkie objawy, o których Wam powiedziałam, one nie są takie bardzo specyficzne, bo to, że nas na przykład będzie bolał brzuch we wtorek, a my w niedzielę zjedliśmy jajecznicę, no nie do końca te dwa fakty powiążemy. Natomiast rzeczywiście ta reakcja IgG zależna, opóźniona bardzo często występuje. Jeżeli mamy jakąś chorobę autoimmunizacyjną, to prawdopodobnie mamy alergię na jajko. Ja wśród moich podopiecznych z Hashimoto, czyli z autoimmunizacyjną chorobą tarczycy, wśród tych, którzy zrobili właśnie badanie IgG zależne, 100% tych osób miało alergię na białko jaja kurzego. Nie wszyscy, ale większość mieli alergię na żółtko, ponieważ białko zdecydowanie częściej nas uczula i jest mocniejszym alergenem niż żółtko, więc czasem wystarczy ograniczyć to białko, chociaż przy autoimmunologiach najlepiej jest ograniczyć całe jaja. Plusem jest to, że te alergie mijają i się zmieniają. Zazwyczaj jajko jest na tyle alergizujące, że trzeba je wyrzucić z naszego jadłospisu na rok i po roku możemy je wprowadzić i sprawdzić po prostu, jak na nie nasz organizm reaguje. Nie musimy tutaj robić testów, tylko po prostu obserwować siebie, czy nie występują objawy te, o których wcześniej wspomniałam. Natomiast jeżeli nie chcecie robić badań alergicznych, bo nie możecie, jest to dość duży koszt, czy z jakichkolwiek innych powodów, to możemy sobie zrobić, ja nazywam to takim resetem. Czyli jeżeli przypuszczamy, że jajko może powodować u nas alergię, to po prostu wyrzucamy je z naszego żywienia na przynajmniej 2 tygodnie, najlepiej byłoby na miesiąc. I po tym okresie czasu, kiedy już nie będzie stanów zapalnych powodowanych właśnie na przykład przez te alergeny z jaj, jeżeli wprowadzimy sobie danego dnia to jajko, a najlepiej jeszcze je zjemy na przykład, nie wiem, na śniadanie, na obiad, żeby zjeść po prostu przez cały dzień większą ilość tych jaj, ja nie mówię, że 30 w ciągu dnia, ale jednak kilka, to jeżeli mamy alergię na jajo, to uwierzcie mi, naprawdę to odczujecie, bo po prostu będziecie się bardzo źle czuć. Może się pojawić biegunka, mogą się nawet pojawić takie wzmożone objawy i to właśnie świadczy o tym, że alergia na to jajko występuje. Jeżeli chodzi o rodzaje jaj, to też jajka przypiórcze zazwyczaj najmniej nas alergizują. I jeżeli na przykład niektórzy robią sobie takie rozszerzone te panele alergiczne w klasie IgG, gdzie na przykład sprawdzamy kilkadziesiąt, a nawet kilkaset alergenów, to można również sprawdzić na przykład jajko przypiórcze. I często rzeczywiście to jajko przypiórcze nie powoduje reakcji ze strony układu odpornościowego i można je sobie zamienić z jajkiem kurzym. Natomiast jeżeli rzeczywiście ta alergia nam wyjdzie, to bardzo Wam polecam po prostu jajka odstawić. Kolejnym przykładem tego, że mamy alergię na jajko, a o tym nie wiemy, może być po prostu brak rezultatów. Jeżeli jesteś na keto, na przykład po to, żeby stany zapalne w Twoim organizmie zredukować, żeby na przykład, jeżeli masz Hashimoto, żeby spadły Ci przeciwciała anty-TPO, anty-TG i nic się przez dłuższy czas nie dzieje, to warto poszukać właśnie alergenów w diecie. Być może są to jaja. Jeżeli na przykład nie chudniesz, to znaczy również, że w Twoim organizmie jest stan zapalny i dopóki tego nie ogarniesz, no to nie będzie oczekiwanych efektów. Nie zawsze to jest tak, że jak nie możesz schudnąć, to musisz odstawić jajka, bo na pewno masz alergię na jajka. To jest bardzo indywidualna kwestia, no ale czasami po prostu musimy poszukać głębiej, bo nie zawsze to wszystko jest takie proste i to właśnie indywidualne podejście do diety jest potrzebne. I ja wiem, że na ketozie wydaje się, że bez jaj to się w ogóle nie da. Natomiast uwierzcie mi, mam podopiecznych, którzy mają autoimmunologię i nie mają ani nabiału w diecie, ani jaj i da się to ułożyć. Wiadomo, trzeba się czasem trochę bardziej postarać, może trzeba troszkę więcej czasu spędzić w kuchni, no bo łatwo jest wrzucić jajko na miękko, na twardo albo zrobić jajecznicę, ale można to zrobić. Jeżeli chodzi o takie produkty, których powinniśmy unikać, bo to nie tylko są jajka są dodawane do bardzo wielu produktów, to na pewno majonezy,
jeżeli stosujecie takie kupne, tam zazwyczaj są jajka, różnego rodzaju pieczywo, no słodycze, na ketozie to tutaj jakby ten problem odchodzi, natomiast normalnie w słodyczach też często są jajka. Jeżeli chcemy zamienić właśnie w wypiekach jajka, to możemy zastosować siemię lniane. Jedną łyżkę zmielonego siemienia lnianego zalewamy 3 łyżkami wody, to sobie pęcznieje i to nam teoretycznie zastępuje jedno jajo. Ja w moich przepisach właśnie dla osób, które mają autoimmunologię, też stosuję taki keto chlebek ciemny, taki typu pumpernikiel i tam właśnie w tym przepisie mam to siemię lniane i to się całkiem nieźle sprawdza. Więc można, da się to zrobić i myślę, że czasem po prostu warto, jeżeli czujesz, że coś jest nie tak. Także jak widzicie, nic nie jest białe ani czarne, jajko może być naszym ogromnym przyjacielem, jeśli chodzi o dietę, ale czasem może też stać się naszym wrogiem, przynajmniej chwilowo. Jeżeli macie skłonności do alergii, to nawet jeżeli nie wywalacie jajka z diety, bo nie czujecie na razie, że macie taką potrzebę, to polecam Wam nie jeść tych jajek codziennie. Jeżeli jesteś alergikiem i będziesz się codziennie obżerać jajecznicą, to no możesz się na to jajo uczulić, tak? Ten okres do 4 dni to jest okres, kiedy ten alergen, kiedy ta reakcja układu odpornościowego, czyli tworzenie przeciwciał, może występować, więc warto produkty jeść w tak zwanej rotacji i to nie dotyczy tylko jaj, tylko wszystkich produktów. Natomiast na pewno zazwyczaj uczulamy się na to, co jemy najczęściej. Jeżeli na przykład ktoś się objada codziennie jajkami, albo je codziennie rukole, albo różne inne rzeczy, jeżeli jesz to codziennie w dużych ilościach, a masz skłonności do alergii, albo jest w Twoim organizmie stan zapalny, to najprawdopodobniej na to się uczulisz. Więc czasem warto zapobiegać, niż później musieć odstawiać jajka na rok. Także pamiętajcie o tym. Tyle w temacie jajek. A ja zapraszam Was za tydzień na kolejny Keto Wtorek. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia. Cześć!